Witam cię serdecznie w kolejnym dniu mojego 28-dniowego wyzwania. Dziś jest już to dzień 14. Hurra! 14 dni na sokach, owocach i w międzyczasie jadłam też trochę pestek i nasion. Nie za wiele. Dzisiaj czuję się bardzo, bardzo dobrze. Kryzys, który przeżywałam w tamtym tygodniu, mam nadzieję, że już się skończył i w tym tygodniu będzie mi dużo łatwiej, dużo lepiej. Skorygowałam trochę moje menu, czyli mój sposób odżywiania. Tak jak powiedziałam, wprowadziłam awokado, wprowadziłam też spirulinę i chlorellę. Ten suplement jest całkowicie naturalny. Można go rozpuszczać w wodzie. Mam go w formie takiej sypkiej do rozpuszczania w wodzie, ale przyznam, że nie bardzo mi on smakował. W związku z tym zakupiłam sobie tabletki. No i dodałam właśnie te tabletki spiruliny i chlorelę do mojej codziennej diety, do mojego codziennego odżywiania. Dodałam także probiotyk, witaminę B12 oraz pozostałe witaminy z serii B kompleks, ponieważ czułam, że potrzebuję tych witamin, że mój organizm potrzebuje tych witamin. Także zdecydowałam się dodać te suplementy do mojego rozkładu odżywiania, że tak powiem. Tak powiedziałam, czuję się dobrze. Odczuwam taki lekki niepokój w żołądku. Nie jest to głód, jest to niepokój. Myślę, że jest to spowodowane nawykami mojego umysłu, tym, jak odżywiałam się wcześniej przez lata. W związku z tym organizm uczy się nowych schematów, nowych nawyków, nowego sposobu czerpania korzyści z tego sposobu dokarmiania go, jaki teraz zdecydowałam się zastosować. Także od jutra zaczynam kolejne 2 tygodnie i myślę, że będzie coraz łatwiej, ponieważ coraz mniej dni mi zostanie do końca tego 28-dniowego wyzwania. No i w tym miejscu chciałam Cię zachęcić oczywiście do przyłączenia się do mnie. Niekoniecznie z sokowaniem. Możesz wybrać cokolwiek, co chciałabyś wprowadzić do swojego życia albo zrezygnować w swoim życiu. Możesz to wprowadzić, zobowiązać się, że wprowadzasz to na tydzień, możesz zobowiązać się, że wprowadzasz to na 2 tygodnie, bo tyle zostało do końca tego wyzwania, albo też na 1, 2, 3 dni. Nawet jeden dzień, na który się zdecydujesz, będzie super. I zobaczysz, że jak przez ten jeden dzień wykonasz to, co sobie zaplanowałeś, będziesz się czuł naprawdę, naprawdę dobrze, będziesz dumna, dumny z siebie i poczujesz się mocniejsza, mocniejsze w sobie. Także bardzo Cię zachęcam do podjęcia jakiegokolwiek wyzwania w przeciągu następnych 2 tygodni. I to by było tyle na dzisiaj. Dziękuję Ci bardzo za uwagę i do zobaczenia do jutra. Mówiła Barbara Łukowiak.